Z tej strony Gamepad 2, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj pokażę wam, jak zrobić miniaturkę do filmu, a więc subujcie, łapkujcie, walnijcie w dzwona i zaczynamy. Okej, przede wszystkim dwie takie rzeczy. Pierwsza, dzięki za 16 subów, mam nadzieję, że niedługo będzie 20, a druga taka, że no może mnie troszeczkę sobie słuchać, bo gdzieś mi się mikrofon zawieruszył, gdzieś mi się zgubił, nie wiecie. Takie tam sprawy. Dobra, przede wszystkim trzeba mieć zainstalowane dwie aplikacje. Moldiv i YouTube Studio. Czekajcie, o tutaj. Jak już mamy Moldiva zainstalowanego, wklikamy na niego. Nie? Już wszystko od początku musimy zrobić. Tak. Wklikamy w College. W kwadracik. I tutaj wyświetla nam się napis Tap Here. Wklikamy na niego, wklikamy na wyraz Album. I tutaj mamy na przykład Added Screenshots. Wklikamy na to zdjęcie. Na tutaj, na tego ptaszka. No i dobra, tutaj na przykład można sobie powiększyć to zdjęcie. On. Wklikamy na te literki A, jeszcze raz na literki A. I piszemy na przykład nowy film. Ok, mamy już gotowego, to można sobie go tak powiększyć. Dobra, ale ja go tak nie chcę mieć aż tak powiększonego. Muszę sobie zmniejszyć. O Jezus Maria, o Jezu. To zdjęcie najpierw sobie powiększmy. I tutaj na przykład nowy film dajemy, nie? Jak już mamy zapisaną pracę, to wklikamy tutaj standard i saving to album. Czyli zapisuje się. No i mamy go w albumie. Co to jest? No nie, no reklamy, naprawdę. No dobra, nieważne. Nie, i jak mamy zapisane, to już za chwilę wam pokażę, jak to po prostu wkleić do, no na film, nie? Okej, okay, a więc wchodzimy sobie w YouTube Studio, wklikamy tutaj na filmy i na przykład bierzemy sobie ten film, nie? Wklikamy na ten ołóweczek, wklikamy edytuj miniaturkę, wklikamy na niestandardowa miniatura i tutaj na przykład mamy nasz nowy film, wklikamy wybierz, wklikamy zapisz i zapisywanie zmian. A więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli podobało się wam, to zostawcie suba, łapkę w górę i z dzwonem też możecie zostawić. A ja się z wami żegnam. Cześć!